Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Na początek przede wszystkim chciałam wam bardzo mocno podziękować z tego miejsca, że w ogóle wam się chciało tak wstać tutaj rano, niektórzy być może po piątkowej imprezie i że po prostu przyszliście tutaj, żeby dzisiaj z nami spędzić najbliższe kilka godzin. A teraz chciałabym was zabrać w podróż. Jam jest tą siłą, która nieustannie zła pragnąc wiecznie czyni dobro. Kojarzycie ten cytat? To jest cytat ogólnie z Fausta, natomiast rozpoczyna się nim również książka Michaiła Bułhakowa Mistrz i Małgorzata. I ten cytat wpadł mi w ręce stosunkowo niedawno temu, kiedy postanowiłam troszeczkę nadrobić, przypomnieć sobie jakieś lektury z kanonów lektur szkolnych szkoły średniej. I pomyślałam sobie, że to jest taki paradoks, dlatego że w tej książce ten cytat był użyty w kontekście Wolanda, czyli diabła, czyli kogoś, kto powinien być królem piekieł, kto powinien być złem wcielonym, a w praktyce wyszło tak, że jego intencje kompletnie rozminęły się z tym, co się stało na końcu. On chciał źle, wychodziło dobrze. I z intencjami właśnie, z tym skanerem intencji, dokładnie tak jest. I pokazuje nam to historia. I tutaj przykład. W 1374 roku miał miejsce u nas w Polsce przywilej koszycki. Przywilej koszycki polegał na tym, że władca Ludwik Węgierski oddał część swojej władzy w ręce szlachty. Szlachta dodatkowo oczywiście dostała jeszcze mniejsze podatki, więc ogólnie wszyscy się cieszyli, a przywilej został wprowadzony po to, żeby córka właśnie króla Ludwika mogła w konsekwencji zasiąść na tronie. Król chciał dobrze, tylko że później weszły kolejne przywileje. Cyrkwicko-krakowskie, jedleńsko-nieszawskie i tam jeszcze parę innych. Skończyło się tak, że szlachta tak bardzo obrosła w kolorowe piórka, taką mieli władzę, fame i splendor, że koniec końców, kiedy trzeba było zwołać pospolite ruszenie, kiedy trzeba było na sejmikach walczyć o nasz kraj, im się po prostu nie chciało. No i skończyło się, jak się skończyło. Nasz kraj został rozszarpany na strzępy. I to jest przypadek, kiedy dobra intencja może wywołać złe skutki. W historii troszkę bardziej nam bliższej, w historii Wrocławia, też była sytuacja, kiedy jeszcze za czasów panowania Napoleona Wrocław był otoczony olbrzymi murami. Całe centrum miasta było po prostu skute tym kamiennym uściskiem. Miasto się dusiło. I kiedy wojska Napoleona powoli szły z Francji w stronę Rosji, pojawił się pomysł, żeby te mury Wrocławia zburzyć. Oczywiście Francuzi mieli tutaj swoją intencję, bo oni po prostu chcieli... No, że wiecie, gdyby nam się zachciało w pewnym momencie ograbić Wrocław, to żeby nam było łatwiej. Tylko w konsekwencji ta ich zła intencja spowodowała, że Wrocław zaczął się rozwijać, miasto zaczęło się rozrastać, bo w końcu było ku temu miejsce i czas. I ja zaczęłam się tak zastanawiać, czy takie intencje, które miały miejsce kiedyś, mają również przełożenie na was, na nasze życie zawodowe, na nasze życie prywatne. I wychodzi mi na to, że faktycznie mają przełożenie. Bo na pewno, po prostu rękę dam sobie uciąć, że są tutaj na sali osoby, które spotkały w swoim życiu właśnie, czy zawodowym, czy prywatnym kogoś, kto sprawiał fajne pierwsze wrażenie, a później zrobił wam krzywdę, zrobił wam jakieś kuku. I mieliście coś takiego, kurczę, gdybym wcześniej wiedziała, to bym się zachował inaczej. I tutaj pojawia się pytanie, czy gdybyście mieli narzędzie, które możecie po prostu tak włożyć sobie do głowy, taki właśnie skaner intencji, pakt z diabłem, po prostu cyrograf pisany krwią, że za każdym razem, kiedy spotkacie osobę, to moglibyście prześwietlić jej umysł tak na wskroś i zobaczyć, czy ta osoba chce dla nas dobrze, czy może chce nam zaszkodzić i na bazie tej wiedzy, gdybyście mogli zareagować, to czy chcielibyście tak się obronić i zabezpieczyć? Kto by chciał mieć taki skaner? Ręka do góry. Jest kilka osób, bardzo dobrze. To dobra informacja dla was jest taka, że wy już ten skaner macie w głowie. Wszyscy jak tu siedzimy, mamy ten skaner w głowie. Tylko że z nim jest taki kłopot, że nie działa do końca prawidłowo. Więc jest de facto jak Fiat Multipla. Jest, ale po co? Mi ten skaner kojarzy się troszeczkę z takim kompasem, którego igła się rozmagnesowała. Czyli powinna nam pokazywać północ, wiedzie nas gdzieś na południe, nie odczytujemy dobrze intencji ludzi, z którymi przebywamy na co dzień i na końcu mamy takie you know nothing, Jon Snow. I
Dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o trzech rzeczach. O tym, w jaki sposób w ogóle ten skaner możemy zaprogramować we właściwy sposób, żeby móc prześwietlić we właściwym czasie właśnie intencje ludzi, żebyście mogli reagować odpowiednio i przez to w życiu zawodowym i prywatnym nie robić sobie krzywdy. Ale żeby to zrobić, musimy najpierw zobaczyć, w jakich sytuacjach życiowych ten nasz skaner nie działa. Bo tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zwiększymy świadomość analizy tego, co nas otacza, komunikatów, naszych emocji, relacji między ludźmi, tylko wtedy, jeżeli to zobaczymy, będziemy w stanie odpowiednio zareagować i ten nasz skaner naprawić. No a wiadomo, na końcu, tutaj już Wojtek powiedział, że nie ma idealnych złotych sposobów, ale myślę sobie, że będę wam w stanie podać taki patent, który się u mnie sprawdza i mam nadzieję, że sprawdzi się również u was, żeby właśnie zaprogramować ten skaner tak, abyśmy sobie w życiu zawodowym i prywatnym nie robili krzywdy. Uwaga. Sytuacja pierwsza, w której powinna nam się zapalić ta czerwona lampka pokazująca, że coś z tym naszym skanerem w głowie jest nie tak. To są tak zwane, ja to tak sobie roboczo nazywam, zakładki poznawcze. I teraz o co chodzi? Wyobraźcie sobie sytuację, że mamy piękną, taką jesienną środę październikową. Śliczna złota jesień, promienie słońca, tęcza, wiecie, szczeniaczki, kotki sobie biegają. Wy się umawiacie ze znajomymi i idziecie gdzieś do rynku na kolację. Ponieważ jest ładnie ciepło, miło wam się rozmawia, więc na stół wjeżdża jedno wino, drugie wino. Rozmawia się miło, ale nagle orientujecie się, że kurczę, to jest środek tygodnia, następnego dnia idziemy do pracy, no więc może jednak warto wrócić do domu. Także idziecie sobie ulicą Uławską z Grynku na przystanek do Galerii Dominikańskiej i tam na przystanku leży on. Na pewno spotkaliście kiedyś w życiu taką osobę. To jest taki osobnik ubrany w taki długi, kuloodporny od brudu płaszcz. Tutaj na ramionach ma takie pagony, wiecie, z kapsli od piwa. To są ci ludzie, którzy pierwsze zdania do was zawsze zaczynają od słów: panie kierowniku, taki król wszystkich meneli. Tylko wyjątkowo ten król wszystkich meneli, zamiast po prostu podejść i poprosić was o ognia, zaczyna być agresywny, zaczyna się z wami szarpać, zaczyna coś tam krzyczeć, coś do was bluzgać. I teraz, co się dzieje w głowie? Jak działa ten skaner intencji i co się dzieje z zakładkami poznawczymi? Ta sytuacja, istnieje duża szansa, że wywrze taki odcisk na naszą podświadomość, że kolejnym razem, kiedy będziemy iść ulicą i zobaczymy osobę, która gdzieś leży na przystanku, leży na ziemi, to my nie podejdziemy, my się nie zapytamy, czy wszystko w porządku, tylko będziemy mieć z tyłu głowy: oj, tak? To może być osoba, która znowu zaraz na nas naskoczy, zrobi nam krzywdę. Bo zakładka poznawcza to jest nic innego w tym przypadku, w tym skanerze intencji, jak przypisywanie jakiegoś negatywnego znaczenia jednej sytuacji i później kopiowanie ją na każdą kolejną. I to w życiu, słuchajcie, bardzo dużą krzywdę może zrobić głównie innym ludziom. Bo w kontekście właśnie tego króla Meneli, jakiś czas temu był robiony eksperyment w Warszawie, być może widzieliście w sieci, bo to był swego czasu bardzo popularny film. Jeden ze znanych youtuberów przebrał się za bezdomnego i położył się w centrum Warszawy, pod centrum handlowym, na trawniczku. Leżał. Przechodzili ludzie przez 5 minut, przez 10 minut. Nikt nie podszedł, bo wszyscy mieli zakładkę poznawczą. Pewnie się napił. A przecież to mógł być człowiek, który mógł mieć zawał, tak? Ale powiecie sobie: dobra, dobra, po co mi zakładki poznawcze, co mnie jacyś tam menele obchodzą, jak to się ma do mnie i do mojego życia? Więc podam wam przykład z mojego podwórka. Dawno, dawno temu, kiedy jeszcze prawie dinozaury chodziły po świecie, bo tak, kurczę, tyle mam lat, kiedy zaczynałam swoją pierwszą pracę w jednej z wrocławskich korporacji, ja byłam, wiecie, takim nieopierzonym ptakiem, więc pierwszy dzień, kiedy przyszłam do pracy, byłam taka podekscytowana, Boże, super, poznam nowych ludzi, fenomen, będzie fajnie. No i na przerwie wyszłam na papierosa i razem ze mną wyszła dziewczyna, która zaczęła mi zadawać bardzo dużo różnych pytań. O właśnie moje doświadczenia, o rodzinę, o przyjaciół, o jakieś hobby. A ja, słuchajcie, byłam w siódmym niebie. Kurczę, w nowej firmie ktoś chce ze mną rozmawiać, ktoś chce mnie poznać. No fenomen, fantastycznie. Więc jej opowiadałam. Tylko później okazało się, że ona te informacje wzięła, przetworzyła, puściła w świat i nagle się okazało, że cała firma mnie znała, ale kompletnie nie z tej strony, którą chciałam, żeby poznali.
Tam były nawet takie informacje, które by mi nawet do głowy nie przyszły, że ktoś by coś takiego mógł wymyślić. I teraz znowu, jak zadziałał mój wewnętrzny, ten wybrakowany skaner intencji, jak zadziałała ta moja multipla? Zadziałała w taki sposób, że ja postawiłam znak równości między ludźmi, którzy są dla mnie mili, otwarci, a tym, że zrobią mi krzywdę. I w konsekwencji przez kilka kolejnych miesięcy ja się bardzo zdystansowałam do ludzi. Byłam zamknięta, nie chciałam z nimi rozmawiać, skupiałam się na rzeczach tylko i wyłącznie zawodowych. Aż przyszedł on, zresztą notabene kolejny prelegent, mój przyjaciel Grzegorz, który w pewnym momencie przyszedł i powiedział: Ela, weź się ogarnij. To nie jest tak, że ludzie są źli. Weź się słuchaj własnych szkoleń. Na szkoleniach mówisz, że trzeba być otwartym i w ogóle mieć otwarty umysł. I mnie to wtedy tak, wiecie, mega mocno uderzyło. Mówię, Boże, faktycznie on ma rację. I Grzegorz mi wtedy powiedział jedno fajne zdanie, że jeżeli wezmę sobie osobę, z którą nie rozmawiam za bardzo albo z którą mam jakąś negatywną konotację, zamienię 2-3 zdania i będzie lepiej. I faktycznie okazało się, że można z ludźmi rozmawiać. Ja wiem, że pewnie to, co teraz mówię, jest dla was banalne i tak sobie myślicie, no można z ludźmi rozmawiać. Ale wiecie, to było naprawdę lata temu, młody, nieopierzony pracownik i dla mnie to był szok, że ktoś chce mi zrobić krzywdę. I dopiero wtedy ja sama sobie uświadomiłam po tej sytuacji, jaką dużą krzywdę nie robili mi ludzie, tylko ja sama sobie robiłam, traktując ludzi właśnie jako wrogów. Teraz wiem, że to właśnie mój skaner intencji nie działał tak, jak powinien i szkoda, że mi ktoś tego nie powiedział lata temu. Ale to nie jest jedyny przykład, kiedy zakładki poznawcze mogą nam zaszkodzić. Sytuacja zawodowa, hajs. Wiadomo, pieniądze są fajne, pieniądze są kluczem do realizacji naszych celów, marzeń, pragnień. Miałam kiedyś okazję szkolić w takiej bardzo dużej firmie, która w pewnym momencie zmieniła system motywacyjny. I to był ten jeden z nielicznych wypadków, kiedy system motywacyjny był zmieniany, ale po to, żeby zaszkodzić ludziom, żeby oni po prostu nie mogli wyrabiać targetów. I ludzie sobie tak to mocno zapamiętali, że kiedy z kilkoma osobami z tej firmy spotkałam się na szkoleniach w innej firmie, która też notabene zmieniała wtedy system motywacyjny, to oni już byli tak zamknięci, że na pewno szef chce dla nas źle, że nie zauważyli, że ten nowy system był naprawdę fajny i oni mogli wyciągnąć z tego coś super dla siebie. To są właśnie zakładki poznawcze. Jedna negatywna sytuacja sprawia, że robimy sobie kalkę na każdą kolejną i to z jednej strony jest normalne, bo to działa nasza taka, wiecie, wewnętrzna chęć obrony nas samych, ale z drugiej strony w wielu przypadkach może to nam robić krzywdę. Tak właśnie jak w przypadku tych systemów motywacyjnych, kiedy sami ci ludzie odbierali sobie szansę na to, żeby zarobić więcej pieniędzy. To jest ta pierwsza sytuacja, kiedy powinna nam się lampka zapalić, że skaner intencji nie działa jak powinien. Sytuacja druga to jest przypisywanie intencji. I przypisywanie intencji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, bardzo fajnie może być widać na przykładzie związków. Zobaczcie, i tutaj dziewczyny, pytanie do was. Wyobraźcie sobie, albo nawet inaczej, czy macie chociaż jednego takiego znajomego, który jak poznaje nową dziewczynę i wam o niej opowiada, to pierwsze kilka dni po prostu on żyje promieniami słońca i tęczą, po prostu lata z jednorożcami na chmurach i po prostu ją wielbi bezkrytycznie i ma klapki na oczy? Szczerze, dziewczyny, ręka do góry. Macie chociaż? Oczywiście, że macie. I teraz jak działa ten schemat? Ponieważ my bardzo chcemy wejść w relacje, chcemy budować te związki, więc przypisujemy pozytywne intencje osobom, które poznajemy. I teraz, jeżeli dajmy na to ta dziewczyna nie odpisywałaby chłopakowi na SMS-y, on może sobie pomyśleć, no ona na pewno jest zapracowana, prawda, tam chce się rozwijać, albo ma jakieś sesje, dużo się uczy, ale na pewno jej na mnie zależy. Ale może ona nie odpisuje dlatego, że po prostu macie gdzieś. I w drugą stronę może być tak, że faktycznie ktoś nie odpisuje, bo no po prostu nie ma ochoty, ale my mu przypisujemy właśnie jakieś inne fajne rzeczy. I myślę sobie tak, jedna i druga sytuacja oczywiście ma prawo mieć miejsce, tak? To jest całkowicie normalne i w porządku, tylko chodzi o to, żeby nauczyć się rozpoznawać, z którą sytuacją mamy w danym momencie do czynienia.
To, w jaki sposób to zrobić, powiemy sobie na końcu, ale sygnalizuję wam tylko to, że przypisywanie intencji zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, czyli i tych pozytywnych, i negatywnych, jeżeli robimy to tak po prostu, nie robimy tego świadomie, koniec końców może prowadzić do tego, że stracimy czas, że będziemy mieli zszargane nerwy, że stracimy relację albo szansę na jakąś fajną relację. Ale takie grube rzeczy, naprawdę takie kobyły, zaczynają się dziać w tej trzeciej lampce, kiedy nasz skaner intencji przestaje działać. Tutaj wchodzi budowanie stereotypów i wchodzi przypisywanie takich negatywnych rzeczy całej grupie. Idealnie to widać na przykładzie takiej aplikacji randkowej, jaką jest, jak myślicie? Tinder, oczywiście. Jakiś czas temu miałam okazję poznać kobietę. No, kobietę, to już była kobieta po 40. Ona miała wysokie stanowisko w dużej korporacji. Rozstała się z partnerem już ładnych parę miesięcy temu i tak mówi do mnie, że wiesz, no chciałabym kogoś poznać. Jest ta cała masa aplikacji. Ja mówię, no to może Tinder, założysz sobie konto. A ona powiedziała, wiesz co, nie, bo jakby jeżeli ktoś mnie tam zobaczy, to wszyscy pomyślą, że ja chcę po prostu tak spłycać, tylko kogoś sobie wyrwać na jedną noc. Bo teraz jak przy tych budowaniu stereotypów właśnie działa skaner intencji? Zaczęło się od tego, że kiedyś dawno, dawno temu, kiedy Tinder powstawał, była sobie jedna osoba, która chciała wykorzystać drugą osobę przez jeden wieczór. I tutaj zadziałał ten punkt pierwszy, o którym mówiliśmy, czyli negatywne doświadczenie i przypisanie łatki. Później w kroku drugim takich sytuacji było więcej, więc najczęściej kobiety mówiły, ok, większość mężczyzn, która do mnie zagaduje na Tinderze, na pewno chce mi zrobić krzywdę. A w konsekwencji cały Tinder dostał łatkę i takie stereotypowe myślenie, że to jest aplikacja w ogóle no, no, jeżeli się chcemy szanować, to nie wolno po prostu, żebyśmy tam byli. I w ten sposób, właśnie poprzez takie spłycanie myślenia, sami sobie robimy krzywdę. Ale Tinder nie jest jedynym przykładem na to. Zwróćcie uwagę, że jeżeli poczytacie sobie wywiady, jakieś artykuły, czy z youtuberami, z aktorami, muzykami, ogólnie z osobami właśnie z obszarów mediów i sztuki, prawie za każdym jednym razem, kiedy ktoś ich skrytykuje, to czy oni mówią, no dobra, mogliśmy zrobić coś lepiej? Zdecydowana większość tych ludzi mówi, to jest hejt. Tym się nie trzeba przejmować. Znowu, oni ten skaner intencji wykorzystują, żeby spłycić pewien przekaz, spłycić ocenę, postawić łatkę, bo tak jest łatwiej. Bo gdyby wzięli krytykę do siebie, to musieliby pokazać, że coś zrobili źle. I ja wiem, tak nawet widząc po waszych twarzach, że te rzeczy, o których mówię, te przykłady, one są banalne. Bo my je widzimy na co dzień, widzimy je po prostu w życiu, spotykamy się codziennie w szkole, gdzieś tam w pracy, na uczelni. Tylko jest jedna kwestia. Żeby ten skaner intencji przeprogramować i żeby faktycznie wiedzieć, co powinniśmy robić, żeby uniknąć negatywnych sytuacji, żeby ludzie nam krzywdy nie robili, trzeba włączyć dwie rzeczy. Analizę oraz myślenie krytyczne. Jest taki wiersz Zuzanny Ginczanki, Gramatyka. I tam jest takie ładne sformułowanie, więc weź tylko słowo do ręki i obejrzyj jak burgund pod światło. A wrosnąć w słowa tak radośnie, pokochać słowa tak łatwo. I można sobie te słowa sparafrazować i powiedzieć, weźcie sobie jakąś sytuację do ręki i obejrzyjcie właśnie z każdej strony, włączcie tę analizę i myślenie krytyczne. Bo może się okazać, że te banalne sytuacje, o których ja wam dzisiaj tutaj opowiadam, wy je widzicie na co dzień. To na 100% mogę się założyć o wszystko. Tylko u innych ludzi. A gdyby tak szczerze wejrzeć w głąb siebie, ile z tych rzeczy, ile z tych emocji, ile z tych zachowań jesteście w stanie u siebie wyłapać na co dzień? Ja wiem po sobie, zdecydowanie mniej. Bo spojrzenie na siebie z boku, podejście krytyczne, taka obiektywna ocena może być dla wielu osób trudna. I ja wam życzę z tego miejsca, tak już kończąc, naprawdę jednego. Żebyście po tym wystąpieniu właśnie włączyli tę analizę, myślenie krytyczne i taką samoświadomość, bo jestem święcie przekonana, że jeżeli przeprogramujemy ten nasz skaner, po prostu zrobimy upgrade, żeby on nam w głowie działał lepiej,
Oczywiście to nie zadziała tak, że już 100 na 100 zawsze będziecie w stanie przewidzieć intencje innych ludzi. Ale troszeczkę będzie tak, jak mówił na początku Wojtek. Zadawajmy pytania. Jeżeli mamy jakąś sytuację, obróćmy ją tak o kilka stopni. Zastanówmy się, z czego to wynika. Dlaczego ktoś tak powiedział? Dlaczego tak czuje? Odpowiedzi zwykle nie będzie jednej, dwóch, tylko będzie 5, 10, 15. I wtedy, moi drodzy, będziecie właśnie sami dla siebie tym wolantem z Mistrza i Małgorzaty. Ale tam już nie będzie paradoksu diabła, że to jest ta siła, która zła pragnie, a wiecznie czyni dobro. Tylko wy będziecie wolantem, który będzie robić dobro, bo chciał je robić. Będziecie widzieć prawidłowe intencje i one faktycznie będą miały miejsce. W większości przypadków. I tego właśnie wam z tego miejsca bardzo serdecznie życzę. Dziękuję.